Łukasz Kocur, witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą rozmowę Echo24. Za nami, proszę Państwa, 27 dzień kwietnia, czyli tak naprawdę za nami również sesja i głosowanie w Radzie Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu za poprzedni rok 2016. Jedno jest pewne, o czym również wszystkie media się rozpisywały właśnie wczoraj, za nami oczywiście przyjęcie absolutorium. Co to oznacza, proszę Państwa? O tym również warto przecież przypomnieć, co się kryje za tym sformułowaniem. Okazuje się, i to wiemy już na pewno dziś, że prezydent wydał gminne pieniądze zgodnie z prawem, no i przy okazji nie naruszył również dyscypliny finansów publicznych. Czy rzeczywiście środki, o których mówimy, a przecież rozmawiamy w kategorii miliardów złotych, między innymi z naszych podatków, dotacji unijnych, czy również tych nadwyżek, które miejmy nadzieję udało się gdzieś tam zaoszczędzić, zostały dobrze spożytkowane. O tym pragnę porozmawiać z moimi dzisiejszymi gośćmi, a są nimi pan Sebastian Lorenz, radny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Pan Henryk Macała, klub radnych Rafała Dudkiewicza, również witamy. A także z ramienia Prawa i Sprawiedliwości pan Mirosław Lach, również witam, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panowie, prezydent Rafał Dudkiewicz otrzymał absolutorium za wykonanie wspomnianego budżetu. Głosowało za jego udzielenie 19 osób, przeciw 16. Nikt się nie wstrzymał, jedna osoba nie dotarła. Proszę, powiedzcie, jak oceniacie to, co się wydarzyło teraz, bo dawno nie było tak we Wrocławiu, żebyśmy rzeczywiście przed głosowaniem rozmawiali, czy naprawdę do tego głosowania, tak jak pan prezydent by sobie życzył, dojdzie, to znaczy, czy absolutorium zostanie dane. Głosował, decydującym głosem miał być stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pojawiły się również dwie propozycje, czyli na początek wprowadzenie pilotażowego programu gabinetów dentystycznych. Projekt dobry, niektórzy się nawet oszukiwali, że i w ekspoze pani premier się pojawił, no ale z korzyścią oczywiście dla dzieciaków, którzy faktycznie w szkołach, w podstawówce czy przedszkolu będą mogli korzystać docelowo z tego typu usług. To raz. No i druga strona również mieszkania komunalne, dofinansowanie tych mieszkań, a także samych remontów. Tyle, jeżeli chodzi o te priorytety ze strony SLD. Ale chcę zapytać o co innego. Dlaczego musiało dojść do takiej sytuacji, że nagle mówimy w kategoriach odetkanego ucha pana prezydenta, tego po lewej stronie, i zastanawiamy się, czy rzeczywiście to absolutorium będzie osiągnięte. To wina pana prezydenta, czy tych zawirowań politycznych, Nowoczesnej, Platformy, i tak jeszcze możemy wymieniać oczywiście wszystkich. Tyle tej tezy początkowej. Mówię, ale... Jak już pan powiedział, że zawsze jest tak, jeżeli nie ma większościowego rządu, to trzeba z kimś rozmawiać, trzeba z kimś się układać. No. To może powinien zapytać tak, inaczej, czy na własne życzenie? Jak to na własne życzenie? Czy na własne życzenie, to znaczy faktycznie w ostatnich dniach musieliśmy się zastanawiać, czy to absolutorium będzie. To znaczy, czy nie można było o tym pomyśleć dużo, dużo wcześniej. I tak też uspokoić w sumie opinię publiczną. Bardziej się skupić rzeczywiście, co się znajduje w tym budżecie, niż to, czy on zostanie przyjęty, czy nie. Nie było powodu, żeby absolutorium nie udzielić, dlatego że budżet został wykonany. Uważam, że bardzo dobry budżet z nadwyżką budżetową. Natomiast no, sprawa polityki spowodowała to, że ponieważ nie mamy większości, jeżeli chodzi o klub Rafała Dudkiewicza oraz Nowoczesnej, no, trzeba było szukać osoby z innych opcji, które poprą, zagłosują za absolutorium. No, rzecz po prostu prosta. No, rzecz niby również oczywista, można powiedzieć, ale czy do końca? No właśnie, pojawiło się głos zadać nadwyżki. Pytanie jedno proste i zasadnicze. Czy to jest budżet miasta ugrupowania SLD? Chyba nie. Zresztą od samego początku nie tylko pan radny Kłosowski mówił, że to nie jest budżet SLD, ale całe ugrupowanie polityczne pana Kłosowskiego mówiło, że to nie jest budżet SLD. No nagle się okazuje, że pan radny no jednak za tym budżetem głosuje. Bo to nie jest tak, że w każdej jednej szkole powstanie gabinet stomatologiczny. Rzeczywiście na razie, przypomnijmy, mówimy o programie pilotażowym. Zaledwie no, program 6, pilotażowy. Maksymalnie 8 placówek, jak na razie. No, mówi się nam nawet o 10 w najlepszym. Tak. No to jaka jest to liczba w porównaniu do potrzeb, które są jakby z drugiej strony? Albo robimy pewne zadania dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich dzieci w naszym mieście, a nie wybieramy poszczególne, dajmy, szkoły, bo teraz proszę mi powiedzieć, jak zostaną te szkoły wybrane. W których szkołach będą te... Chociaż to musimy dopowiedzieć, panie radny, to dopiero pokaże program pilotażowy. No tak, ale mówię, na jakich zasadach będziemy wybierali. Kto będzie o tym decydował, jakby z jednej strony. No z drugiej strony, czy też te mieszkania komunalne zostały aż tak mocno dofinansowane, jak
i mówi, i radne SLD, że zostały nam spełnione postulaty jakby ugrupowania politycznego. Czyli nie jest tak do końca, jak z drugiej strony, że pewne postulaty ugrupowania SLD zostały spełnione. W moim przekonaniu wręcz przeciwnie. No było to coś, jak pan kolega Henryk mówi, coś za coś. Przede wszystkim, panie redaktorze, szanowni państwo, trzeba powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. Mianowicie uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, ona dotyczy oceny, nazwą tutaj oceny formalno-prawnej, czyli zgodności zapisów budżetowych z wydatkami, które zostały zrealizowane. Regionalna Izba Obrachunkowa spogląda głównie na budżet pod kątem ewentualnego złamania pewnych dyscyplin budżetowych, generalnie złamania prawa, tak upraszczając sytuację. I tu jest, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że do takiej sytuacji nie doszło, czyli ta uchwała była pozytywna. Natomiast do radnych, do nas, koleżanek i kolegów, należy również ocena tego budżetu pod takim bardziej subiektywnym kątem, czyli sposobu wydawania tych środków. Stąd zapewne na sesji pojawiły się takie, a nie inne głosy, które krytykowały ten budżet. Ja w zasadzie od kiedy jestem radnym, przyjąłem, obserwując to, co w mieście dzieje, będąc wcześniej radnym osiedlowym, doświadczając pewnych oczywistych mankamentów, przyjąłem, że takiego sposobu kierowania miastem nie mogę honorować poprzez głosowanie czy to za budżetem, czy to za absolutorium. Stąd oczywisty głos przeciw. Natomiast powiem tak, dobrze się stało, że taka dyskusja się odbyła. Dobrze się stało, że mieliśmy możliwość wyartykułowania tych wszystkich mankamentów, które są pochodną wydawania naszych wspólnych miejskich pieniędzy. Źle się stało, że doszło do sytuacji, w której głosami SLD tak naprawdę na ostatnią chwilę poprzez dobicie pewnego targu politycznego w złym stylu, SLD zdecydowało się pójść całkowicie w poprzek swoim dotychczasowym tezom, bo przypomnę, że SLD było jednym z filarów referendum w sprawie World Games, czyli krytykował wówczas mocno pana prezydenta, a dzisiaj doszło do wniosku, że poprzez w zasadzie symboliczne zupełnie rzeczy, mówię tu o 10 gabinetach stomatologicznych, których powinno być znacznie więcej, bo szkół jest 240, poprzez tak symboliczny ruch mogą zagłosować za tym wszystkim negatywnym, co kryje się... Referendum rzeczywiście tak. Pojawiło się za późno, kiedy już mamy ruszyło, ale powróćmy tak, do budżetu. Tak, Prawo i Sprawiedliwość jeszcze. Bo idąc dalej, jak już powiedziałem, że to jest na pewno nie jest budżet SLD, to w którym kierunku, jak te pieniądze w budżecie były wydawane. No możemy zobaczyć, że w dalszym ciągu te pieniądze z naszego budżetu jednak są wydawane na wielkie imprezy. My chcieliśmy skierować te pieniądze troszeczkę w inne miejsca. Najwyższy czas w budżecie miasta Wrocławia, żeby głównym odbiorcą jednak tych pieniędzy było osiedla, które jednak są z każdej jednej strony, jakbyśmy nie popatrzyli, bardzo zaniedbane. Bo ani do tych osiedli nie można dojechać, ani wyjechać. Mówimy o jakości życia we Wrocławiu, że ta jakość życia we Wrocławiu dla naszych mieszkańców coraz bardziej wzrasta. No nie wzrasta, szczerze mówiąc, bo widzimy, jakże z drugiej strony tylko wielkie imprezy, a jednak proszę zobaczyć nowo wybudowane osiedla, do których nie ma jak dojechać, nie ma jak wyjechać. Budynki, które są budowane 15 metrów jedno od drugich, ani w tych osiedlach nie ma jak funkcjonować. Daleko do przedszkola, daleko do szkoły. Tutaj akurat niechlubnym przykładem może być przede wszystkim Jagodno, ale wejdę w słowo, panie radny, nieprzypadkowo. Proszę poczekać. Tak. Panie radny, właśnie, chciałem powrócić. Zanim uprzedził pan moje pytanie, które miało być następujące, na co według panów należałoby rzeczywiście lepiej spożytkować te środki finansowe, ale przecież pan radny również powiedział, że to był dobry budżet. I w sumie chciałbym również na ten akcent zwrócić uwagę, bo faktycznie przecież tak mieliśmy deficyt w wysokości 60 milionów złotych, ale pojawiła się ta nadwyżka i kiedy popatrzymy na historię wrocławskiego budżetu, to musielibyśmy sięgnąć nawet 10 lat wstecz, kiedy rzeczywiście tak dobry budżet był rzeczywiście. Przed tym kryzysem finansowym. Mówię to nieprzypadkowo, bo ten kryzys w Stanach Zjednoczonych dosięgnął również nasze rynki wewnętrzne tutaj i te budżety nawet na poziomie miast i województw. No i faktycznie, mamy nadwyżkę w okolicach 80 ponad milionów złotych. Oczywiście na te opinie szczegółowe musimy jeszcze poczekać, ale to jest akurat dobry prognostyk. Tylko ja bym chciał wrócić jeszcze tylko na momencie jedno zdanie do kwestii poprzedniej. Mnie mniej dziwi
to, że SLD zagłosował, że jeden radny z SLD zagłosował w tej chwili za budżetem, nie pamiętam jak, za absolutorium. I nie pamiętam, jak on głosował nad budżetem. Tego. No, no właśnie, natomiast mnie bardziej dziwi, że Platforma Obywatelska, która głosowała za tym budżetem, bo była w koalicji, teraz zagłosowała przeciw, uważając, że ten budżet jest zły. No to dlaczego głosowano, kiedy uchwalano ten budżet za? Mówię, mniej mnie dziwi głos SLD w tej chwili, bardziej mnie dziwi stanowisko Platformy dzisiaj. Ja jestem członkiem Platformy. Ile sobie dobrze przypominam, kolego radny, to głosowałem przeciwko temu budżetowi. Natomiast byłem wtedy w Platformie, jest takie dobre przysłowie, że tylko krowa nie zmienia poglądów. No, jeżeli patrzymy na... Jeszcze raz mówię, rozmawiamy o sposobie wydatkowania pieniędzy wrocławian. To pod tym ogólnym hasłem kryje się pojęcie absolutorium. Patrzymy na sposób wydawania naszych wspólnych pieniędzy. Moim zdaniem on nie jest najlepszy. Czy sposób wydawania pieniędzy powinien rozwiązywać pewne problemy w mieście? On nie rozwiąza zasadniczych problemów, typu korki, typu zanieczyszczenie powietrza, typu zieleń chociażby, z którą cały czas mamy kłopoty po części oczywiście. Ale za tym kryje się brak szeroko rozumianej partycypacji społecznej, czyli słuchania głosu mieszkańców według Państwa? Brak konsultacji. Jest taka fasada, mówimy dzisiaj dużo, czy miasto mówi dużo o partycypacji, o tym, że słucha głosów mieszkańców, a przychodzi co do czego, to okazuje się, że no niestety to jest wszystko troszeczkę takie pozorne, no jak to mówi, przepraszam, brzydko młodzież, taki pic na wodę troszkę. To według Państwa, co było głównym kryterium do wyznaczania priorytetów, jeżeli nie głos mieszkańców? No najlepszy przykład mamy teraz przed wyborami rad osiedli. Jako Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt do Rady Miasta, żeby wzmocnić rady, czyli głos mieszkańców, bo rady osiedla, powiedzmy, są to przedstawiciele osiedli, którzy zostali teraz wybrani do rad. Ale szczerze mówiąc, no w tej chwili co ta rada może? No tylko opiniuje pewne rzeczy. Chcieliśmy ustanowić budżet dla tych rad, krótko mówiąc, że każda rada na swoje inwestycyjne cele miała dostać po 1 000 000 zł. Taki był program Prawa i Sprawiedliwości. Uchwała była procedowana na Radzie Miasta, została skierowana do drugiego czytania. Do tak zwanej zamrażarki, na święte nigdy. Ale odpowiadając na pytanie pana redaktora, liczymy nawet w imieniu mieszkańców, może to panowie radni powiedzieć, że w konsekwencji jednak liczymy, że te środki rzeczywiście w pewnym momencie zaczną płynąć, bo to, że kompetencje rad osiedli trzeba wzmocnić, chyba wszyscy jednym głosem możemy powiedzieć i tego byśmy sobie życzyli. Na razie mamy na pewno dobrą frekwencję, bo to też warto przypomnieć, że rada osiedli. Pytanie pana redaktora. Ja przytoczę pewien bardzo symboliczny przykład tak zwanej partycypacji we Wrocławiu. Sprawa kamienicy na Wyspie Słodowej. Tam też dużo mówiono o partycypacji, były spotkania, poproszono o przygotowanie ofert, strona społeczna przygotowała taką ofertę i co się okazało, że prezydent na końcu podjął decyzję idąc całkowicie w poprzek oczekiwaniom grup społecznych. Niestety tak się dzieje, mam wrażenie, w bardzo wielu innych przypadkach. Głos mieszkańców jest słuchany pozornie. To jest taka fasada, takie trochę udawanie, gra, która umożliwia wyjście urzędnikom i powiedzenie, proszę, my słuchamy głosu mieszkańców, a tak naprawdę jest to bardzo konsekwentna realizacja pewnego programu politycznego. Szkoda tylko, że jego efekty nie służą mieszkańcom, tylko służą tym, którzy ten program układają. Takie mam wrażenie. No nie tylko z tym, że tak już, proszę Państwa, jest. No, ludzie głosują, wybierają prezydenta. Jest to w jakiś sposób akceptacja polityki, którą miasto prowadzi. No, gdyby naprawdę tak tragicznie mieszkańcy oceniali politykę obecnego prezydenta, to nie rządziłby przez tyle lat. Ja proponuję pojechać koledze Henrykowi Macale na przykład na osiedle Ołtaszyn i zapytać się ludzi, jak oni oceniają politykę prezydenta w zakresie komunikacji zbiorowej. To myślę, że o akceptacji raczej trudno tutaj będzie mówić. Proszę Państwa, nigdy nie będzie tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Uważam, że jeżeli powrócimy do wczorajszej sesji i do prezentacji, którą prezydent zaprezentował, co zostało zrobione, co się zmieniło, a najbardziej to mogą ocenić
goście, którzy przyjeżdżają po 2-3 latach do miasta i miasta nie poznają. To może zapytajmy w takim razie odwrotnie, to znaczy prezydent Rafał Dudkiewicz również wczoraj wspomniał podczas sesji, że chodzi przede wszystkim o to, aby realizować wspólne przedsięwzięcia. Co udało się w takim razie? Problem polega na tym, że wspólne przedsięwzięcia to są takie, które prezydent wraz ze swoim zespołem wyświetli i po czym powie, teraz jest to znaczy wspólne przedsięwzięcie, ale wszyscy musimy robić zgodnie z tym, jak zostało to przeze mnie ułożone. Ale głównie rzecz biorąc, no prezydent zawsze mówił o wielkich projektach. No proszę mi powiedzieć i wskazać, kiedy prezydent mówił o osiedlach. Kiedy prezydent mówił o... mówił wielkich, o tramwaju w 2025 roku. Wielkich tak? korkach. Zgadza się, że nie można się przebić. Zakładam ulicą Zwycięską, ulicą Roweckiego. A teraz mało tego. Jesienią jeszcze jak ruszy Wielka Galeria. Już w tej chwili ludzie sygnalizują, jak przejechać ulicą Borowską. No, to może zatrzymajmy się proszę wspólnie przy tej nadwyżce, o której rzeczywiście między słowami powiedzieliśmy. Ja przypomnę oczywiście, że należy czekać na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale jeżeli hipotetycznie, faktycznie... Ale jeżeli faktycznie te 85 milionów będzie wiążącą kwotą, to gdybyśmy chcieli na dzień dzisiejszy, już nie w kategorii faktów dokonanych, bo przecież absolutorium z nami porozmawiać, tylko faktycznie pojawia się nagle kwota, która jest do spożytkowania. Kwota, która wynikła przede wszystkim ze środków unijnych, ze sprzedaży nieruchomości, bo to się udawało dobrze we Wrocławiu przez ostatnie lata. I jeszcze trzeci czynnik, ściągalność podatków od PIT-u, CIT-u i tak jeszcze możemy wymieniać, bo to te główne źródła. Jeżeli ja czytam tą nadwyżkę, to chyba tak to też należy rozumieć, prawda? Bo gdzie indziej szukać tego zysku. Ale pytanie aż muszę zadać. To według panów priorytety na dzień dzisiejszy w takim razie, nawet przy takiej kwocie, gdzie powinny zostać spożytkowane? Ta kwota, szczerze mówiąc, już skierowana. Według słów skarbnika nastąpi jakby troszeczkę zmniejszenie zadłużenia. Czyli spłata miasta. Długu wciąż. No, przypomnijmy troszkę nawet, no, jak ten dług wygląda miasta, bo cały czas na sesji Rady są nam pokazywane wskaźniki, że jeszcze ile tego kredytu możemy wziąć, jak jeszcze miasto możemy zadłużyć, bo jeszcze nam brakuje 2% do tych 11, które prawo określa, że już więcej dajmy samorządom. Ale równolegle mamy potrzeby mieszkańców. To wszystko się dzieje równolegle. Nie, okej, tylko mówię, że nie da rady dalej już miasta zatrudniać, bo akurat wczoraj nawet na sesji zwracaliśmy uwagę, że zadłużenie miasta to nie jest tylko to zadłużenie miasta, no ale również trzeba popatrzeć na zadłużenie spółek miasta, które no to też jest długiem miasta, długiem mieszkańców, którzy będą musieli wcześniej, czy będziemy musieli wcześniej, czy później spłacić i to te pieniądze wcale nie są małe. Jak zsumujemy jedno i drugie, to jest prawie jeden budżet, czy nawet więcej jak budżet cały naszego miasta. Te 80 milionów, o których tutaj mówimy, to proszę sobie wyobrazić, bo teraz jeszcze mamy sytuację bardzo dobrą, jeżeli chodzi o oprocentowanie tych kredytów. A jak się to zmieni, niech to oprocentowanie wzrośnie przynajmniej raz, no to już ta obsługa nie będzie kosztowała 80 milionów, bo tam około tyle kosztuje roczna obsługa zadłużenia, tylko będzie kosztowała 160 milionów. No to jest ta pułapka, w której tkwimy od 20 lat, to znaczy, że w ogóle przyjmujemy budżety z deficytem, prawda? Bo to trzeba głośno powiedzieć. Ale proszę Państwa, jeżeli Wrocław jest tak źle zarządzany, dajcie mi przykład miasta w Polsce, z którego powinniśmy brać przykład i go naśladować. Czyli tam, gdzie nie ma długów, tam, gdzie miasto się lepiej rozwija, Wrocław i tak dalej. Tak. Pokażcie mi, panie Henryku, nikt tu nie powiedział, że miasto aż jest tak źle zarządzane. Nikt tutaj... Diabeł tkwi w szczegółach, ale jeszcze wracając... Powiedzieliśmy tylko jedną rzecz, że kierunek zarządzania miasta powinien jednak ulec zmianie. O czym nawet zaczyna mówić pan prezydent. Nie wiem, czy pan zauważył, że pan prezydent powiedział, że na osiedla w roku 2017, 2018 czy 2019 skieruje 900 milionów złotych. Tylko teraz, żebyśmy odkłamali jeszcze jeden mit. Wrocław składa się z osiedli, więc 100% budżetu kierowane jest na osiedla. No to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby dać organom osiedli kompetencje w zakresie podejmowania decyzji co do drobnych inwestycji lokalnych. I to nazwijmy sobie uczciwie. Ale wracając jeszcze na chwilę do nadwyżki. Ja wyartykułowałem
na sesji, mój pomysł, bo to są pieniądze w skali zadłużenia miasta niewielkie, bo przypomnijmy, to jest symboliczne, można tak, dokładnie, natomiast można to wydać w sposób bardziej efektywny, to znaczy wydając te pieniądze na programy poprawy jakości powietrza. Proszę Państwa, to jest problem, który dzisiaj wręcz krzyczy o poprawę, o jakiekolwiek działanie. Jeżeli na przykład wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska bylibyśmy w stanie stworzyć efektywny program dofinansowania wymiany pieców, kopciuchów węglowych na piece gazowe albo podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, wtedy już kolejnej zimy mielibyśmy wyraźną poprawę jakości powietrza. Ja przypomnę, że w mijającym sezonie grzewczym mieliśmy do czynienia z sytuacjami kilkuset, a chyba w takim skrajnym przypadku 1400% przekroczenia norm zanieczyszczeń w powietrzu. To jest dla wrocławskich dzieci, dla wrocławskich matek, dla osób starszych naprawdę fatalna wiadomość. W związku z czym tak duża kwota, bo 85 milionów to jest ogromna kwota przeznaczona na piece, na podłączenia, ona już dzisiaj byłaby w stanie rzeczywiście w pewien sposób zasadniczy poprawić. W zasobach komunalnych mamy ponad 20 tysięcy pieców. Tam 22, nawet chyba 30 tysięcy pieców. Tak, różnie szacujemy, bo 30 tysięcy to wszystkie, ale w zasobach komunalnych. Rocznie zbliżamy się do około tam w ostatnich 3 latach 1000 pieców żeśmy w zasobach wymienili. Proszę zobaczyć, jaki długi okres czasu przed nami. Tempo jest niewystarczający. Zgadzam się 100%. Istnieje program kawki, który funkcjonuje. Program kawki, panie radny, w tym roku już zostanie zakończony. Rzeczywiście na rok 2017 wdrażane są jeszcze projekty w ramach kawki, one fundusze przestały płynąć. Ale to dobrze, to mamy przynajmniej jeden głos. Być może to będzie również przyczynek do naszej kolejnej rozmowy. Bardzo panom dziękuję w takim razie za wyrażenie tej opinii. Skończyliśmy jednak szeroko rozumianą ustawą antysmogową. Faktycznie niech to nie będzie perspektywa Wrocław 2030, tylko już na najbliższe lata, no bo również zawsze o tym powtarzamy. Chodzi w konsekwencji o nasze zdrowie, życie i służbę zdrowia też wypadałoby odciążyć. Nasze i wszystkich naszych mieszkańców. Bardzo panu dziękuję za przybycie do studia. Sebastian Lorenc, radny Platformy Obywatelskiej, pan Henryk Macała, klub radnych Rafała Dutkiewicza, a także Mirosław Lach, radny Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko w tej rozmowie Echo 24. Proszę pozostać z nami już dosłownie za moment. Kolejna porcja aktualności z naszego regionu. Do zobaczenia.